Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, portal Za Ciosem. Spotykamy się na gali KSW 96 Piotra Lizaka Lizakowskiego. Piotrek, komu dzisiaj przyjechałeś tutaj kibicować? Ja tu przyjechałem do pracy, Fortuna mnie tu wysłała, także, ale nie, jak miałbym komuś kibicować, tak szczerze, przed chwilą, no oczywiście Denisowi, bo gdzieś tam z Denisem się znamy i się lubimy, także tutaj kibicuję Denisowi Górniakowi, ale przed chwilą też byłem w szatni, nagrywałem rolki, relacje z tejpowania i poznałem bliżej Brysza i Karskiego. To są goście, którzy weszli na ostatnią chwilę, Karski bodajże w czwartek, a Brysz dzisiaj. Właśnie fajną rolkę nagraliśmy, że on się 3 godziny temu, czy tam 4 dowiedział, że ma walkę. I bardzo fajne chłopaki, że weszli na ostatnią chwilę i są mocnymi underdogami, no to kibicuję im, wiesz? Bo no, fajna historia, jakby tam się udało im wygrać. Jako zawodowy fortuniarz obstawiasz też kupony, czy raczej jesteś z daleka od bukmacherki, tylko jako przedstawiciel jedziesz na galę? Nie, no obstawiam, wiadomo, że obstawiam, ale... wygrałem tylko raz i to jak ktoś mi jeszcze dał typy. A jak ja obstawiam sam, to przegrywam, bo ja często się kieruję sympatią, a nie rozumem, no i dlatego przegrywam. No to jakbyś typował walkę wieczoru dzisiaj? Paweł Pawlak, Damian Janikowski, pojedynek, na który każdy tutaj czeka. Myślę, że trzecia, czwarta runda Pawlak. Trzecia, czwarta runda Pawlak. Widziałem teraz ostatnio u ciebie na relacjach, że trenujesz boksik u trenera Leszka Kucharczyka. Czyli... Ja już od długiego czasu współpracuję. Tak, tylko kiedyś tak nie wrzucałem relacji, bo trenowaliśmy na innej sali i tam byłem tylko ja i trener Kucharczyk, a teraz po prostu częściej bywa okazja, że ktoś jest na sali obok i na koniec treningu może nam zrobić zdjęcie. No, a tak to nie, to ja od ponad roku już z trenerem Kucharczykiem współpracuję. Będąc u Michała w Pińczowie, były też takie zagłoski, jak rozmawiałem, że miało tam dojść do waszej walki 2-2, Alan kontra Sequento i wy, ale jednak no tej walki nie ma. Będzie to w końcu, czy nie będzie, czy w ogóle zapomniany temat? No to trzeba federacji pytać, bo my jesteśmy jak najbardziej otwarci. A ogólnie jesteście też otwarci, że jakby ktoś wypadł z Fejmu last minute, to wtedy z Pastą wskakujecie? Na narodowy jak najbardziej, od razu. A ogólnie jakieś już masz propozycje z Federacji Klat, bo wiem, że jesteś tam etatowym zawodnikiem na tą galę w Tarnowie, która będzie w październiku? No wiem, że mam walczyć, ale jeszcze nie ma przeciwnika, nie było jeszcze żadnej propozycji przeciwnika, dlatego czekam. Ja jestem cały czas w treningu, wiesz, czy mi to tam obojętnie, ja tam nie potrzebuję wiedzieć, czy walczy, czy nie, bo ja cały czas robię tyle samo jednostek treningowych, mocno trenuję, więc ja mogę wejść nawet jutro. Przygotowania Ferrariego do walki na Stadionie Narodowym. Obserwujesz, jesteś na treningu, jak on bywa? Nie jestem. My chodzimy na inne grupy. Tylko tam na relacji coś widziałem. Ale jakoś tam chyba nie macie złych relacji o to, że on się koleguje z Natanem Marconiem, a wiemy, no Natan jaki jest, to jest, no nie? Ja tam z Ferrarim, wiesz, no prawie się nie widuję, nie? Ja chodzę rano na grupę zawodową, wieczorem właśnie albo robię motorykę, albo boks. Mijamy się z Ferrarim, nie? Ja tam nie wiem, no nie mam do niego, wiesz, żalu czy tam pretensji o nic i mamy normalne relacje, takie w porządku, nie? Czyli Zak ma jeszcze jakiś konflikt oprócz tego, który buduje Natan Marcoń we Free Fightach, czy raczej jesteś takim zawodnikiem, który jest, no jak anioł teraz można powiedzieć, we Free Fightach jest to rzadko spotykane, żeby ktoś nie miał z sobą konfliktu? No, raczej nie zaczepiam sam ludzi, chyba że naprawdę ktoś coś zrobi takiego, że to skomentuje i później może ktoś ma problem o mój komentarz, nie, do danej sytuacji. Ale tak to nie, no czemu mam kogoś zaczepiać na siłę, zwłaszcza że dla mnie większość tych ludzi jest w porządku, wiesz. Jak mnie tam nikt sam nie ciśnie, no to ja też czemu miałbym kogoś zaczepiać, nie? No wiem, że taka jest taktyka we frikach, no ale tam na razie się z nikim nie konfliktuję i tak mi łatwiej się żyje. Jeśli nie będziesz walczył nawet na narodowym, to wybierasz się na galę Fejmu? Pewnie tak. Wybrałbym się to zobaczyć, zwłaszcza, że będą walczyli moi koledzy klubowi i właśnie też Diablo, z którym dużo czasu spędzamy na macie, bo przychodzi właśnie na te grupy zawodowe, czyli te co ja, te profesjonalne i bardzo fajny gość, polubiłem go i fajnie się go słucha, dobre jaja z nim są, no i też fajnie się go obserwuje, jak trenuje i dlatego chciałbym na żywo zobaczyć jego walkę, najlepiej jak najbliżej klatki.
Miałeś okazję może posparować lekko sobie w MMA z Krzysztofem? Nie, akurat. Bo za niska waga, ale moi koledzy już ci tam około 80 kilo, tak. Jedyne co robiłem z Diablo, to parter robiliśmy. No i jak właśnie wychodzi? Bo on kiedyś w dzieciństwie, jak pamiętam, rozmawiałem z Krzyśkiem 2 miesiące temu w Radomiu, jak był na seminarium, to on w dzieciństwie robił zapasy i trenował troszeczkę tam. No radzi sobie. Na pewno nie jest taki, że jak taki żółtodziób, że wiesz, nie wie co robić, szarpie się coś tam, próbuje, tylko spokojnie, ma pojęcie, obserwuje, wychodzi sobie, nawet jak tam nie, brakuje mu do końca techniki, to nie panikuje. No jest silny, jest bardzo silny fizycznie, naprawdę jest taki koń, jak tam uderzał sobie w ścianę, tak o, nie, ręką, nie wiem, stał sobie, uderzał w ścianę, to się ściany trzęsły w klubie. To jest jednak uderzenie pięściarza. Lizak, cóż, życzę ci dzisiaj udanej gali, no i czekam na twój powrót do klatki, no bo dawno cię nie widzieliśmy, a twoje walki są bardzo fajne, ponieważ latamy w bardzo podobnej wadze, więc zawsze trzymam kciuki. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl